Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To jest kolejny live NGO.pl. Ja nazywam się Rafał Kowalski, jestem redaktorem poradnik NGO.pl. Ze mną jest Krzysiek. Krzysztof Śliwiński, także jestem redaktorem poradnik NGO.pl w części księgowej. To jest nasz kolejny live, drugi live z cyklu księgowego, trzeci live z Krzyśkiem. Krzysiek już trzeci live po kolei robi. Przyzwyczailiście się pewnie do jego obecności. Nie wiem, czy Krzysiek się przyzwyczaił. Nie, jak ci z tym, że jesteś ekspertem naszym takim stałym? Jeszcze się nie przyzwyczaiłeś. Jeszcze się nie przyzwyczaiłeś, ale jakoś dobrniemy do końca, prawda? Spytaj mnie po końcu. Dobrze. Jak powiedziałem, to jest drugi live z cyklu księgowego. Będziemy mówili na nim o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, bo chociaż za oknem mamy takie wiosenne popołudnie, to tak naprawdę mamy styczeń, a styczeń jest, tak sobie wymyśliliśmy, miesiącem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dlaczego tak jest, to jeszcze powiemy troszkę dokładniej. Tak. Na pierwszym live księgowym, tak żeśmy was oswajali ogólnie w ogóle z księgowością, że to jest coś, czego nie unikniecie, a dzisiaj na tym live skupimy się na takiej jednej formie tej księgowości, czyli na uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Teraz kilka takich szczegółów technicznych, które zawsze wam tutaj mówię na początku live'a, że ta transmisja będzie dostępna. Ci, którzy nie mogą ją w tej chwili oglądać, to będą mogli sobie to też oglądać. Zadawajcie pytania, bardzo do tego zachęcamy, zawsze żyjemy tymi pytaniami, one są najważniejszą częścią live'a. Na te pytania, na które nie będziemy potrafili odpowiedzieć, znajdziecie odpowiedzi w komentarzach, albo podczas live'a, albo po nim. Bardzo do tego zachęcam. Dajcie nam na samym początku znać w ogóle, czy nas słychać, czy nas dobrze widać. Tak, żebyśmy poczuli, że jesteście tam po drugiej stronie. Ja na ten live dostałem takie zadanie, żeby w ogóle obserwować tutaj na żywo to, co się dzieje na wallu i w komentarzach pod live'em, czego do tej pory nie robiłem, więc będę się czasami trochę rozpraszał, patrzył sobie tutaj w ekranik. Jakbym zupełnie odpłynął i gdzieś się znalazł w innej rzeczywistości, to przywróć mnie, Krzysiek, że tutaj jestem i mam zadawać ci pytania. Tu i teraz. Mam nadzieję, że uda się nawiązać z wami w tym momencie lepszy kontakt, kiedy będziemy tak bezpośrednio obserwowali, co tam się dzieje pod spodem. No cóż, standardowo próbujemy się zamknąć w 45 minutach, ale jak doświadczenie wskazuje, prawdopodobnie troszkę to się przedłuży, ale zobaczymy. Może dzisiaj będzie krócej. Może dzisiaj będzie krócej, nie wiadomo, bo temat w sumie prosty, tak? Nie prosty? Nie, nie prosty. Prosty i nieprosty. Dobrze, ja się zatrzymam na słowie prosty, bo uproszczona ewidencja przychodów i kosztów już w nazwie ma prostsza. I w ogóle tak historycznie było, że jak ona powstawała, to się mówiło o niej w cudzysłowie prosta księgowość dla NGO. Wiem, że Krzysiek nie jest zwolennikiem tej nazwy, za to bardzo forsuje taką nazwę księgowość podatkowa. Powiedz troszkę, dlaczego i dlaczego to wcale nie jest takie proste? No bo funkcjonalnie uproszczona ewidencja przychodów i kosztów jest ewidencją sprowadzoną do tego, by zebrać wszystkie elementy związane z podatkami organizacji, czyli o wszystkie elementy i wszystkie informacje o przychodach i kosztach organizacji. I to jest podstawowa funkcja tej formy księgowości. Zbieramy to i wykorzystujemy to potem w kontakcie z Urzędem Skarbowym, dlatego to taka jest podatkowa, tak? Tak, to tak, zbieramy dane potrzebne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym, czyli zrobienia deklaracji CIT-8. Z Urzędem Skarbowym tak mówimy z przyzwyczajenia, chociaż teraz formalnie to będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Tak. No, ale możemy mówić zmiana Urząd Skarbowy, tudzież fiskus. Wiemy o co chodzi. Rozliczenie podatkowe. Tak. Wiemy o co chodzi. Widzę, że tutaj są pierwsze takie sygnały, że ktoś nas słyszy. Kto nas słyszy? Ewelina. Słyszy nas dobrze. Przynajmniej dobrze, że Ewelina nas dobrze słyszy. Zobaczymy, czy ktoś więcej nas dobrze słyszy. Dobrze, powiedzieliśmy sobie tak troszeczkę ogólnie o tej księgowości podatkowej. Pewnie Krzysiek będzie właśnie tak powtarzał. Ja z przyzwyczajenia będę mówił o uproszczonej ewidencji. Ja, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to formalna nazwa tej Tak się to formalnie nazywa. I zostańmy przy tej formalności.
To znaczy, powiedzmy sobie formalnie, tak ściśle formalnie, co wynika z ustawy, dla kogo jest uproszczona, kto może zastosować uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Tak. Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą zastosować organizacje pozarządowe, które nie mają przychodów wyższych niż 100 tysięcy złotych oraz nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mają statusu organizacji pożytku publicznego. Czyli są takie, to powiedziałeś o trzech takich, trzy takie podstawowe warunki. Trzy formalne warunki do tego, by móc prowadzić tę formę księgowości. A gdzie są te warunki zapisane? One są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie. To ona wprowadza tę formę księgową. Tamte warunki są, my tak by, żeś opowiedział je tak w bardzo takim uproszczonej formie, tam troszkę one są bardziej, dłużej opisane, tak, prawda? Warto tam spojrzeć do ustawy o pożytku, żeby zobaczyć, jak dokładnie wygląda ta definicja i czy my się w niej mieścimy. Natomiast te 100 tysięcy przychodów, no to jednoznacznie wskazuje, że celowano z tą uproszczoną ewidencję w małe po prostu organizacje. Tak, i mniejsze organizacje i nawet właśnie w momencie, kiedy organizacja chce podjąć decyzję o wybraniu tej formy księgowości, powinna sprawdzić, czy jej księgowość, jej finanse no, nadają się do księgowania w tej formie, żeby ona była pomocą dla organizacji, a nie była dla niej kłopotem. Widzę, że kolejne osoby dają nam znać, że nas słyszą. Danuta nas słyszy, Sylwia nas słyszy. Bardzo się cieszymy, że nas słychać. Z tego, co pamiętam, to zawsze właśnie najwięcej powodów było na tej linii, że nie do końca nas było słychać. Czasami mieliśmy na przykład dziwnie zmienione głosy. Poproszę teraz, powiedzieliśmy sobie, kto formalnie może stosować tą uproszczoną ewidencję. Dostaliśmy od naszego działu badawczego, od faktów NGO.pl, takie wyliczenie, ile jest takich organizacji, które właśnie pod te formalności jakby spełniają podstawowe dla zastosowania uproszczonej ewidencji. Poproszę o taką naszą pierwszą tablicę, która pokazuje, że ponad połowa, czyli 55% organizacji pozarządowych łapie się jakby na te trzy warunki. Więc tak formalnie to całkiem dużo organizacji mogłoby sobie pozwolić na stosowanie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, ale to jest wybór, który trzeba rozsądnie zrobić, o tym jeszcze będziemy mówili. Tak. Natomiast mam teraz do Was prośbę, żebyście w komentarzach napisali, ci którzy teraz towarzyszą naszemu live'owi, kto z Was właśnie na te trzy warunki, kto się znajduje w tych 55% z Was? Kto się na te trzy warunki łapie? Krzysiek może przypomni, co to ma być. Tak, czyli nie prowadzicie działalności gospodarczej, nie macie statusu organizacji pożytku publicznego i Wasze przychody w zeszłym roku nie przekroczyły 100 tysięcy złotych lub też w tym roku albo w tej chwili rozpoczynacie działalność organizacji, więc no, siłą nie mieliście żadnych 100 tysięcy złotych w zeszłym roku, w zeszłym roku też nie mieliście. Zróbmy sobie taką małą ankietkę z tych, co nas teraz słuchają, kto właśnie się w to mieści. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnego jakby takiego naszego bloku. Powiedzieliśmy sobie, jakie warunki trzeba spełniać, żeby... A nie, może jeszcze się zatrzymam chwileczkę. Bo te warunki są tak, jak widzimy, połowa organizacji się do tego nadaje. Wróćmy trochę, ja cały czas wracam myślą do naszego pierwszego live'u księgowego, gdzie ja posługiwałem się takim przykładem organizacji, która mi się wydaje, no idealnie się nadaje do tego, żeby uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów prowadzić. Może ten przykład powtórzę, a Ty powtórzysz swoją opinię, czy to rzeczywiście pasuje do uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Mianowicie chodziło mi wtedy o taką organizację, o stowarzyszenie, które dopiero niedawno się założyło, no powiedzmy gdzieś pod koniec 2019 roku, więc jeszcze tych przychodów nie miało zbyt dużych. Będzie dopiero, zaczyna się rok podatkowy i ono stoi przed wyborem uproszczonej ewidencji. Dopiero co się założyło, nie ma planów składania wniosków o granty, korzystania z dotacji. Jak na razie działania, które chce prowadzić, to są takie no, wśród swoich członków. Wiedzą, że będą jedynym pewnym źródłem ich dochodów będą składki członkowskie. Jest to kilka osób, to może być nawet stowarzyszenie zwykłe. Tak jak powiedziałem, nie mają perspektyw na projekty, nie wiedzą, czy ktoś będzie im przekazywał dotacje. Jedyne to są te składki członkowskie. Co do działań, też nie mają takich planów, które
powodują, że chcieliby zebrać na samym początku jakąś dużą ilość pieniędzy. Czy taka organizacja powinna zacząć się zastanawiać, czy dla niej jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów? Tak, mamy organizację, która właśnie, jak powiedziałaś, rozpoczyna działalność, ma niewielką różnorodność rodzajów przychodu, tak? No bo mówisz o, powiedziałeś o składkach członkowskich, no ewentualnie pojawiałyby się darowizny, czyli mamy dwa typy źródeł przychodu organizacji. Jeżeli teraz te przychody to byłaby kwestia kilku, no może kilkunastu tysięcy złotych, które po prostu osoby zajmujące się finansami organizacji opanowują takie finanse, wiedzą, co się dzieje z finansami organizacji, no bez większych dodatkowych, bez konieczności tworzenia jakichś dodatkowych zestawień, tak, bo widzą, co się dzieje w organizacji, no to tak, tutaj taka organizacja na pewno dla niej warto pomyśleć o tej formie uproszczenia. Taka skromna działalność na początek, uproszczona ewidencja, tak. Jak najbardziej modelowy przykład, że to powinno na początek zagrać. Powinno tutaj się to sprawdzić. Dobrze, w następnym bloku będziemy mówili troszkę więcej, troszkę wejdziemy w tą uproszczoną ewidencję, pokażemy jak to właściwie w praktyce wygląda, chociaż bardzo nad tym nie będziemy koncentrować. Natomiast ja jeszcze powiem, że tutaj właśnie już nam odpowiadają obserwujący nasz live, że na przykład, oj, zniknęło mi, ale przed chwilą widziałem, że młodzieżowy klub sportowy mówi, że tak, że spełnia te warunki, czyli mógłby prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Widziałem też tutaj taką odpowiedź, że moi klienci spełniają, czyli nie tylko widzę, że tutaj organizacje, które się zastanawiają, czy prowadzić, ale również pewnie biuro księgowe, które miałoby dla organizacji prowadzić uproszczoną ewidencję, widzi, że klienci tego biura przyszli, mogliby pod taką ewidencję podpadać. Dziękujemy za wasze głosy, piszcie jeszcze dalej. Ja zanim przejdę do kolejnego bloku, przypomnę tym, którzy dopiero teraz zaczęli nas oglądać, że to jest live ngo.pl, drugi live z cyklu księgowego, mówimy o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Dobrze. Powiedz mi... Że pojawia się pytanie o koło gospodyń wiejskich, możemy od razu na nie odpowiedzieć. Tutaj będziemy mówić o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów organizacji pozarządowych, ale koła gospodyń wiejskich także mogą prowadzić tę formę księgowości. Ta tabela dla kół gospodyń wiejskich trochę różni się od tej dla organizacji pozarządowych, po prostu chodzi o inne źródła przychodów, które mogą mieć koła gospodyń wiejskich, ale co do zasady to jest bardzo podobna sytuacja. Koła gospodyń wiejskich raczej z racji stażu, bo są od półtorej roku, nie są organizacjami pożytku publicznego, czyli tutaj nie ma formalnych przeciwwskazań do tego, żeby prowadzić tę formę księgowości. Tak, bo tam w tym pytaniu o te koło gospodyń wiejskich, to też ktoś, kto pytał, zastanawiał się, czy w ogóle koło gospodyń wiejskich to jest organizacja pożytku publicznego, jakby no, z klucza od razu to odpowiadamy, tak, że tak nie jest, nie bo jest, tak. Może prowadzić działalność pożytku, ale nie jest, nie ma statusu OPP. Tak, bo status OPP można się starać po dwóch latach działalności, tak. A koła gospodyń wiejskich, te, które rejestrowane były od nowa, no są po prostu młodsze. Teraz będzie taka część, gdzie głównie będzie mówił Krzysiek. Ja nawet nie wiem, czy będę potrafił zadać pytania, bo Krzysiek będzie pokazywał nam takie tablice, jak wygląda prowadzenie tej uproszczonej ewidencji, ale ja jeszcze poprzedzę to takim pytaniem, gdzie w ogóle, gdzie szukać informacji o uproszczonej ewidencji, to znaczy gdzie ona jest uregulowana, ta uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, bo wiemy, że księgowość taka pełna, uregulowana jest w ustawie o rachunkowości, a uproszczona ewidencja przychodów i kosztów? Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, no tak jak wcześniej wspomnieliśmy, określona jest w ustawie o działalności pożytku publicznym w wolontariacie i same wzory tego, jak ona ma wyglądać, w jaki sposób ją prowadzić, są opisane w rozporządzeniu do tej ustawy, tak? O tej formie księgowości. Dobrze, i teraz zobaczymy, jak te wzory wyglądają w praktyce, tak? Możemy już poprosić o pierwszą tablicę? Możemy poprosić o pierwszą tablicę. Znaczy, chcielibyśmy pokazać, jaka jest różnica pomiędzy uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów a pełną księgowością.
Widzicie pierwszą tablicę, na której staram się pokazać taki zarys tego, czym jest pełna księgowość. Znaczy czyli przede wszystkim księgowość to spis. Czyli to jeszcze nie jest uproszczona ewidencja. To jest jakby na początek dla kontrastu. Dla pokazania różnic w kontekście, w momencie, kiedy wybieramy, tak? Wybieramy pomiędzy pełną księgowością a uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów. No więc zasadne jest pytanie, jakie są różnice pomiędzy tymi księgowościami i czym ta uproszczona ewidencja przychodów i kosztów różni się od typowej księgowości. Każda księgowość to po prostu spis poszczególnych operacji finansowych, które dzieją się w organizacji. Czyli w każdej linii, tak jak tutaj widzicie, jest po prostu po kolei, są wpisane kolejne operacje, zdarzenia finansowe, które się działy w organizacji. Są tutaj opisane w pierwszej linii, tak, mamy otrzymaną darowiznę, kolejne są opłaty, inne zdarzenia w organizacji. Pierwsze kolumny to jest po prostu opis samego dokumentu, który nam potwierdza tą operację, czyli czy to będzie wyciąg bankowy, czy to będzie faktura z datą, opisem i kwotą, która na tym dokumencie widnieje. Kolejne kolumny, te zaznaczone na niebiesko, no to są operacje na koncie bankowym i w kasie, tak, tudzież w innych miejscach, gdzie mamy pieniądze organizacji. Tak? Tutaj widzimy w kasie, jeżeli wpływają pieniądze, jest to ta pierwsza kolumna, jeżeli wychodzą pieniądze z kasy, to jest druga kolumna i tak samo na rachunku bankowym. Kolejne kolumny to są rozrachunki, czyli po prostu informacje o tym, co komu jesteśmy winni, czy kto, co jest organizacji winien. No i tutaj ostatnie zaznaczone na zielono, to są te najważniejsze kolumny, takie, tak, najbardziej nas interesujące i pokazujące finanse organizacji, czyli po prostu koszty organizacji i przychody organizacji. No musimy dalej w to wnikać, żeby zrozumieć różnicę? Nie, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na ten kawałek zielony. Poprosimy tą tablicę drugą, która jest przybliżeniem właśnie. Tablica druga. Będziemy mieli to, co mieliśmy na tablicy pierwszej. Trochę bardziej widoczne i ten widoczny kawałek, o którym chcę teraz powiedzieć. Te zielone kolumny mają właśnie zebrane przychody i koszty organizacji, czyli które są i te przychody i koszty podzielone są tak, jak my potrzebujemy to sobie rozdzielić. Czyli w przychodach mamy oddzielnie składki członkowskie, oddzielnie darowizny, oddzielnie dotacje, oddzielnie przychody finansowe. Czyli dzielimy sobie po prostu różne rodzaje przychodów. W kosztach mamy wydzielone koszty statutowe, ale także koszty projektu. Jeżeli organizacja rozpoczynałaby kolejny projekt, pojawiałaby się kolejna kolumna potrzebna do tego, żeby wyodrębnić ten projekt, wyodrębnić dany rodzaj kosztu. Dobrze, przechodzimy teraz do tego, jak to będzie wyglądało w uproszczonej ewidencji, czy jeszcze troszeczkę tutaj? Znaczy i teraz uproszczona ewidencja przychodów i kosztów skupia się na tym kawałku zielonym. Aha. Po prostu, tak? Znaczy nie opisuje, nie zbiera w ogóle informacji o tym, co się dzieje w kasie, w banku, czy coś jesteśmy komuś winni, tylko zbiera od razu informacje o tym, o przychodach i kosztach w bardzo specyficzny sposób. Jak jeszcze macie przed oczami tą tabelkę, to nie zbiera tego, co jest w niebieskim i w białym. Tak, najogólniej rzecz ujmując, tak to robi. Skupia się tylko i wyłącznie na tej części zielonej, czyli na przychodach i kosztach. I tutaj mamy wpisany pewien przykład po prostu kilku operacji finansowych organizacji i te same operacje teraz pokażemy w tabeli określonej w rozporządzeniu dla uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, czyli zestawieniu przychodów i kosztów i poprosimy trójkę. Mamy trójkę, a ja jeszcze chciałem się spytać, bo Barbara tutaj pisze, że nic nie widać. Nie wiem, co Barbara ma na myśli, że nic nie widać, zupełnie żeśmy znikli z wizji, czy nie widać tych tabel, bo jeśli chodzi o to, że na nich tak po prostu słabo widać, że nie można przeczytać każdej rubryczki i zobaczyć każdej liczby, to nam trochę nie o to chodzi, żeby to analizować. My to pokazujemy na razie tak bardzo wstępnie. Jak skończymy pokazywać, to ja jeszcze potem powiem,
jak to zgłębić bardziej i tak, jakie znaczy mamy na to pomysły. Tak, nie tyle chcemy się teraz, nie mam na tyle czasu, żeby skupić się, żeby tutaj omawiać poszczególne kwoty, które tutaj wpisaliśmy, tylko chodziło nam o ten układ tabel, który jest właśnie określony dla pełnej księgowości, dla uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a równocześnie Monika już umieściła w komentarzach linki do tych tabel w PDF-ach, będziecie mogli sobie je ściągnąć i wtedy dokładnie przeanalizować. Tak, ja widzę, że Barbara już mi szybko odpowiedziała, że okej. Okej, mamy trójkę, tak? Mamy trzecią tablicę. Mhm. I tu mamy właśnie uproszczone ewidencje przychodów i kosztów, czyli tę samą sytuację finansową organizacji, którą przed chwilą pokazywaliśmy Wam na tej tabeli pełnej księgowości, już wpisaną do określonej w rozporządzeniu, czyli ściśle określonej formy księgowości, którą jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów i jej pierwszą częścią, czyli zestawienia, jej pierwszej części zestawienia przychodów i kosztów. No i tutaj oczywiście pierwsza połowa tej całej tabeli, no to znowu jest opis poszczególnych dokumentów, które tutaj wpisujemy, tak? Począwszy od liczby porządkowej, daty, numeru dokumentu. Tutaj rozporządzenie nakazuje nam jeszcze dokładnie opisać kontrahenta z jego nazwą, adresem i jest opis zdarzenia. No i potem już właśnie to, co w wcześniejszej tabeli było pokazywane tylko na tej części zielonej, czyli zebrane przychody i zebrane koszty. Dobrze, jak ja patrzę, to widzę, że troszeczkę mniej jest tych rubryk, ale nadal jest to dla mnie nie takie bardzo uproszczone, ale przyjmuję, że to jakieś uproszczenie nastąpiło. Teraz rozumiem, zmiana. Że teraz patrz, to zmiana. Inna tabela. Teraz patrzymy na powiększenie tej części po prawej stronie, tak? Prosimy o czwartą tablicę. Czwartą tablicę, tak. Tutaj pokazuję, już się skupiamy na tych kawałkach, na tych kolumnach, które właśnie zbierają nam przychody i koszty organizacji. I tutaj właśnie te przychody i koszty, tak jak w pełnej księgowości pokazywaliśmy je jako podzielone na składki, dotacje, darowizny, tak? I takie jak potrzebujemy ze względu na to, od kogo otrzymujemy środki i co z nimi robimy, tak tutaj ten podział jest na takie kolumny właśnie przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, z działalności odpłatnej pożytku publicznego, pozostałe przychody i w kolumnie 10 podsumowane wszystkie przychody. Ten układ tabeli, właśnie tak jak powiedzieliśmy na wstępie, jest dla organizacji pożytku publicznego, dla kół gospodyń wiejskich trochę to dla się organizacji różni. Pozarządowych, nie dla organizacji pożytku publicznego. Tak, przepraszam, tak oczywiście, chodziło mi o organizacje pozarządowe. Dla kół gospodyń wiejskich trochę ten układ przychodów jest różny, no bo tam są troszkę różne przychody określone tak ustawą o kołach gospodyń wiejskich. Zasada jest podobna, inne po prostu nazwy kolumn, które tutaj się sumują w kolumnie razem przychody. Widzę tutaj widzę w komentarzach prośby o to, o linki. My to podawaliśmy w PDF-ie, dokładnie te tablice, które wy teraz widzicie, ale ja jeszcze za chwilę, jak Krzysiek skończy o tym opowiadać, to powiem, gdzie to znaleźć w poradnik ngo.pl, bo te obrazki, które macie teraz w PDF-ach, to tak naprawdę jest formularz Excel, który my w poradniku udostępniamy. Więc nie cierpliwcie się, to za chwilę będzie, chociaż nie wiem, czy już Monika nie wrzuciła wam do tego linku, kiwa mi głową, że tak, więc możecie do tego zajrzeć, ale na razie się nie rozpraszajcie, dajcie skończyć Krzyśkowi. Jeszcze została nam jedna tablica, czy jeszcze jesteśmy przy czwartej? Jesteśmy przy czwartej, czyli spójrzmy sobie właśnie na te przychody. To, co w poprzednim przykładzie rozdzielaliśmy na dotacje, darowizny, otrzymane składki, tak tutaj u nas to są wszystko przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. Jedyne przychody, które były w tej tabeli, byłyby oddzielnie w innej tabeli wykazywane, to byłyby przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. Kiedy organizacja by rozpoczęła sprzedaż w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego i pojawiałyby się tutaj te inne te przychody po prostu oddzielnie pokazane. Zostałyby jeszcze jakieś pozostałe przychody, czyli niezwiązane bezpośrednio z działalnością statutową, ewentualną ze sprzedażą rzeczy, które zbywają organizacji ze zbycia majątku, tudzież określone innymi ustawami niż ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ale po prostu zbieramy te przychody właśnie tym układem informacji, jak tutaj mamy określony w tej tabeli. W tej tabeli. Przechodzimy do piątego. Jeszcze musimy spojrzeć na koszty. No i tutaj właśnie dużym wyzwaniem zawsze będzie
podział kosztów. Koszty w tabeli uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dzielone są na koszty uzyskania przychodu i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. W naszym przykładzie mamy wydatki z pieniędzy, które organizacja otrzymała z darowizn z dotacji. Z darowizn i z dotacji. Ta dotacja jest dotacją budżetową. Mhm. To, co organizacja wydała ze środków otrzymanych w ramach darowizn, składek, zwykle jest kosztem uzyskania przychodu. Są typowe wydatki fakturowane, tak? typowe wydatki, które mamy zwykle przy prowadzeniu działalności i wydatki z dotacji. Wydatki z dotacji budżetowej z definicji określonej w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych nigdy nie są kosztami uzyskania przychodu, więc tutaj musimy je rozdzielić i tutaj wykazać je. I ta tabela nam to umożliwia. Tak, tak, ale ta tabela też wymaga od razu spojrzenia na każdy koszt pod kątem tego, nie tego, co robimy za te pieniądze, tylko pod kątem tego, jak to jest wykazywane w myśl ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, czyli czy jest to koszt uzyskania przychodu, czy też nie jest. Czyli mamy kolejne jakby powiązanie z podatkami i tak, z ustawą podatkową, dlatego też przypominam ulubione określenie Krzyśka, księgowość podatkowa. Tak, bo jest to księgowość nastawiona na to, by zrobić, by na podstawie zestawionych tutaj danych zrobić deklarację CIT. Wiesz, że ja 8. bardzo chcę przejść do piątej tablicy. Tak, wiem, że bardzo chcesz przejść do piątej tablicy, więc przejdźmy do niej. Zielona jakaś zmiana koloru. Tak, zielona zmiana koloru i tutaj to jest zestawienie, które prowadząc uproszczone ewidencje przychodów i kosztów, każda organizacja musi sporządzić po zakończeniu każdego miesiąca. Czyli takie miesięczne zestawienie. Tak. W każdym miesiącu robimy tą niebieską tabelę, w której zbieramy wszystkie przychody i koszty, tam są wpisywane faktury, wszystkie zdarzenia finansowe, które się dzieją w organizacji. A w tej zielonej tabeli zbieramy teraz te przychody i koszty, dzieląc je w bardzo specyficzny sposób. Czyli dzieląc je na trzy kolumny, które tutaj widzicie w białej części, które są w takiej tabeli pod komórką razem w okresie sprawozdawczym zwolnione w zakresie artykułu 17 ustęp 1. Punkt i część A to jest punkt 4, punkt B, punkt 40, punkt 47. No i to są takie zaklęcia ustawowe, odniesienia do ustawy o podatku, odniesienie do przepisów ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, gdzie jest mowa o zwolnieniach podatkowych. Mhm. Tak? Musimy po prostu podzielić nasze przychody i koszty. I pomieścić się tego, w zwolnieniach, gdzie są, z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. No i ten pierwszy, linia A, punkt czwarty, to są zwolnienia ze względu na przeznaczenie dochodów na działalność statutową w zakresie edukacji, kultury fizycznej, sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia, pomocy społecznej. Czyli przeznaczenia po prostu dochodów na działalność statutową. Tak. Punkt 40. Czyli otrzymane darowizny, odsetki bankowe, które przeznaczamy na działalność statutową mieszczącą się w tym zwolnieniu, wszystkie wpisujemy w tej linii A. Kolejne, punkt 40 to jest zwolnienie składek członkowskich otrzymanych w organizacji. Czyli na przykład przykład tej naszej małej organizacji, która wybrała UEPiK i tylko na razie składki zbiera. Tak, w naszym przypadku 270 zł, tak, organizacja otrzymała ze składek członkowskich, wydała 173 zł, tak, i to wszystko wpisuje tej kolumnie. W tym wierszu. Tak. No i punkt. W wierszu, tak. Tak, zużyłem. I mamy wiersz C, w którym wpisywane są dochody i wydatki związane ze zwolnieniem opisanym w punkcie 47 i to są po prostu dotacje budżetowe. Dobrze. Wydaje mi się, że chyba skończyliśmy omawiać te arkusze, prawda? Naszym celem nie było was, bo to nie jest możliwe na takim live, żeby nauczyć, jak to ten arkusz wygląda. Mnie Krzysiek nauczył jednego, ja już widzę, że uproszczona ewidencja przychodów i kosztów proste. Z uproszczeniem mi się nie kojarzy. Nie wiem, czy taki był cel przedstawienia tych arkuszy. Chcieliśmy tak w ogóle wam pokazać, jak to wygląda, natomiast my mamy świadomość, że nie da się tego zrobić na live. Chcielibyśmy to zrobić inaczej i to jest też pytanie do was. Czy na przykład wolelibyście, żeby taki arkusz Excela
z tym, jak go wypełniać, co tam w której kolumnie jest, co to oznacza, jakie to są zwolnienia i gdzie ich szukać. Jak to dobrze stosować, tą uproszczoną ewidencję? Mamy pomysł, żeby albo zrobić webinarium, albo zrobić jakąś taką wideo instrukcję do tego. I to jest też pytanie do Was, co byście tak naprawdę woleli. Wiadomo, na webinarium można jeszcze zadać dodatkowe pytania. Instrukcja jest taka, że można sobie ją tam gdzieś wziąć i potem w ciszy analizować. Co jest bardziej wygodne? My nie wiemy jeszcze, co wybierzemy. Pewnie bliżej jesteśmy troszkę tej instrukcji, a może będzie jedno i drugie, ale dajcie znać, jak to widzicie. Czy chcielibyście dostać taką instrukcję, czy chcielibyście obejrzeć webinarium? A tak w ogóle sam arkusz, którego skany żeście widzieli, sam arkusz Excela do prowadzenia uproszczonej ewidencji, mamy w poradnik ngo.pl. Wiem, że Monika wrzuciła już linki w komentarzach, tylko zwracamy uwagę, że tam są tak naprawdę dwa arkusze. Jeden jest dla organizacji pozarządowych. Tak, a jeden, znaczy są tak, dwa miejsca, w których mamy uproszczone ewidencje przychodów i kosztów, jedno dla organizacji pozarządowych, jedno dla kół gospodyń wiejskich. Właśnie tak jak powiedzieliśmy, to są inne rozporządzenia, inne rodzaje przychodów, inne spektrum przychodów i oddzielne tabele. Koła gospodyń wiejskich a trochę spapugowały po organizacjach, bo organizacje były pierwszymi podmiotami, które dostały możliwość prowadzenia tej uproszczonej ewidencji. Potem się ona pojawiła dla kół gospodyń wiejskich. Trzeba je rozróżnić, nie można... Tak. Tak, tak. No bo koła stosują swoje. Tak, znaczy po prostu z racji ustawy obowiązującej koła gospodyń wiejskich i ustawy obowiązujących organizacje, to są po prostu inne spektrum przychodów mają te organizacje. Z założenia jest to podobne, ale trzeba wybrać tak, swoje. Tak. Powiedzmy jeszcze tak w skrócie, zrobiłem tutaj taki zestaw pytań niezbyt długo, po prostu na zasadzie tak, nie, może z krótkim komentarzem odpowiedz, bo często organizacje się zastanawiają, no po co właściwie prowadzić tą uproszczoną ewidencję, skoro nie jest taka dużo prostsza, no może troszeczkę prostsza, ale dużo nie, to dlaczego ja mam ją wybrać, a nie prowadzić pełną księgowość, więc ja przygotowałem taki zestaw pytań. I odpowiedz mi, czy organizacja prowadząca uproszczoną ewidencję składa sprawozdanie finansowe? Tak, znaczy organizacja prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów nie zbiera danych wymaganych do tego, żeby zrobić sprawozdanie finansowe. Więc nie może. Nie ma, za bardzo z czego zrobić tego sprawozdania finansowego, bo nie ma po prostu pełnej informacji o swoich finansach i po prostu tutaj obowiązek sporządzenia i zatwierdzania i przekazania sprawozdania finansowego tych organizacji nie obowiązuje. Nie dotyczy. Tak. Dobrze. A powiedz mi, czy organizacja prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów składa CIT-8, czyli rozlicza tak, wszystko, się z podatku? Wszystko w tej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jest podporządkowane temu, żeby zrobić CIT-8. Tak, CIT-8 obowiązuje każdą organizację bez względu na formę prowadzenia księgowości. Dobrze. Czy organizacja wybierająca UE PIK musi mieć politykę rachunkowości? Tak, znaczy polityka rachunkowości znowu jest obowiązkiem określonym w ustawie o rachunkowości i tutaj także ten obowiązek nie obowiązuje. W tych organizacjach wybierających tę formę księgowości wymagana jest taki dokument zasady prowadzenia ewidencji, uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Czyli jakoś musimy ogarnąć, jak to robimy, ale nie jest to tak poważny dokument, jak znaczy jest to krótszy, jest to rzeczywiście, tak, nieporównywalnie krótszy dokument. Dobrze, a czy takie organizacje muszą przeprowadzać inwentaryzację? Jeżeli mają majątek, tak, bo tutaj pokazaliśmy dwie tabele, które obowiązują przy uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. To było właśnie zestawienie przychodów i kosztów, czyli szczególnych faktur, przychodów, wydatków, które ma organizacja w miesiącu, w każdym miesiącu, zestawienie przepływów, czyli zebranie danych do podsumowanie przychodów i kosztów pod kątem zwolnień podatkowych, ale także jest ewidencja środków trwałych, w której właśnie wykazywany jest majątek, czyli ta inwentaryzacja, czyli panowanie nad tym, co organizacja ma, tutaj także jest wymagane. Kolejną tabelą, która jest jeszcze w organizacjach w tej formie księgowości wymaganą, to jest tabela zbierająca poszczególne przychody osób, od których organizacja odprowadza podatki, czyli w momencie zatrudnienia też musi prowadzić ściśle określoną tabelę do rozliczenia
osób, które zatrudnia. Dobrze. Zakończyliśmy jakby taki kolejny blok, gdzieśmy wam pokazywali, jak to troszkę w praktyce wygląda to prowadzenie. Ja teraz przeskoczę do pytań, które troszkę się tutaj uzbierało i które do tych dwóch pierwszych bloków nawiązywały. Pierwsze jest proste. Stanisław pyta, czy te 100 tysięcy przychodu czy dochodu to rocznie? Tak, rocznie. Chociaż kiedy mówimy o 100 tysiącach, to naprawdę bardzo bym się zastanowił nad tym, czy ta forma księgowości jest dobra dla organizacji. Tak? Która ma 100 tysięcy, czyli zauważy, to troszkę za dużo. 100 tysięcy złotych to jednak dość duża kwota, dość dużo operacji, dość dużo przechowywanych środków finansowych, dużo, tak, i obrót gotówkowy, i dużo się dzieje na koncie bankowym, i pojawiają się zobowiązania, należności. No, jest tu jednak dość dużo rzeczy już do opanowania. Tak? Myślę, że tutaj ta forma to jest kwestia raczej kilkunastu tysięcy złotych w roku. No ale formalnie w ustawie jest zapisane 100 tysięcy. Ustawa mówi też, że to jest roczny przychód. Tak. Stanisław, jak chcesz zobaczyć, jak to dokładnie jest napisane, zachęcam, żeby tam zerknąć. My tak mówimy ogólnie, bo jak gdybyśmy tutaj formułki ustawowe prezentowali, to byłoby to dosyć zawiłe i nudne. A Sylwia pyta, czy o Ochotnicza Straż Pożarna może z tego korzystać. Ochotnicza Straż Pożarna to organizacja pozarządowa. Tak, może. No tylko musi spełniać te warunki. Nie wiem, czy to tak. 100 tysięcy do przychodu to jest taki poziom OSP? Mam w głowie, że trochę więcej chyba powinno znaczy to jest, być. To jest jedna może sprawa. Się mylę. Przy OSP zawsze zwracałbym też uwagę na to, że jednak pojawia się dotacja, którą trzeba rozliczyć. No i tutaj już mamy kłopot. O tym jeszcze będziemy mówili, jakie są pułapki, gdzie odradzamy stosowanie uproszczonej ewidencji. Formalnie OSP, wszystkie OSP są organizacjami pozarządowymi, są stowarzyszeniami. Jeszcze jedno takie pytanie z tego jakby z tego obszaru. Maria pyta, a jeśli stowarzyszenie dostaje pieniążki od nieczłonków, to też może? No pieniążki od nieczłonków, rozumiem, darowizny. Darowizny. Otrzymuje darowiznę, ewentualnie ma, jeżeli te otrzymane środki, to ewentualnie jest odpłatna działalność pożytku publicznego, no to tak, to ta forma oczywiście formalnie jest dostępna. Znaczy, jeżeli te otrzymane środki będą działalnością gospodarczą, no to wtedy nie. Wtedy nie. Mam też jeszcze tutaj. Przeczytasz sobie od Pawła takie pytanie. Ono jest bardziej zawiłe. Ono nawiązuje do tego naszego bloku, bo ty mówisz, bo jakby wgryza się w te tabelki, któreśmy pokazywali. Chcesz, żebym je przeczytał, czy trudno. Znaczy pojawiają się. Czy odpowiemy na to później? Zbyt długo by nam to czasu zajęło. Tak, chodzi tutaj o kanały płatności elektronicznych i zbiórki przez portale zbiórkowe. No tutaj trzeba. No, jak się domyślam, same przepisy tego nie ograniczają, natomiast trzeba by się zastanowić, jak to w praktyce nam wyjdzie, czy da się ogarnąć. W przypadku takich zbiórek i takich przychodów właśnie. To jest pytanie od Pawła. Kiedy mamy pośrednika w postaci portalu crowdfundingowego, no to trzeba zawsze się zastanowić, w którym momencie organizacja otrzymuje przychód. Tak? Czy to jest wpłata osoby, która wpłaca do tego portalu, czy też przelew do od tego portalu do organizacji. Dobrze, troszkę żeśmy się zagłębili w te pytania. Ja bym chciał przejść do następnego bloku. Przed blokiem jeszcze przypomnę tym, którzy teraz znowu dołączyli, bo sobie tak myślimy, że to różnie można dołączać na różnych etapach do naszego live'a, że to jest live, drugi live cyklu księgowego, live.ngo.pl o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, styczeń miesiącem UEPIK. Tak żeśmy sobie takie hasło ukuli. Tak przy okazji poproszę was też, zwrócę waszą uwagę, że jeśli nie chcecie przegapiać naszych live'ów, to warto tutaj obserwować nasz profil, zachęcamy do tego, wtedy wam nic takiego nie umknie jak to wydarzenie, które właśnie jest. Udostępnijcie też, jeśli wam się to wyda sensowne i ten live wniesie jakieś treści, które mogą być przydatne dla waszych znajomych, udostępnijcie go, może się komuś przyda, nigdy nie wiadomo, może ktoś będzie wam wdzięczny i nam przy okazji. Następny blok. To właśnie te pułapki UEPIK.
takie rzeczy, które pewnie byśmy przestrzegali, że jak robimy, to może ten UEPiK nie jest dla nas najlepszym sposobem prowadzenia księgowości. I ja tu znowu mam takie pytania testowe, że tak powiem. Od tego, jak bardzo się w nie zagłębisz, to już zależy od ciebie. Te pierwsze jest chyba proste, bo o tym żeśmy już też mówili i na to zwracamy często uwagę. Czy uproszczona ewidencja przychodów jest dla organizacji, której głównym źródłem dochodów są dotacje? No i tutaj bym przestrzegał przed wyborem tej formy księgowania, bo każda dotacja wymaga księgowego wyodrębnienia przychodów i kosztów otrzymanych od tego dotującego. I tutaj uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, tak jak widzieliście te tabele, one są po prostu ściśle określone. Dosyć sztywne są. Są sztywne, tak. To jest taka tabela, ona jest do wypełnienia i w niej nie ma miejsca po prostu na to, żeby to pokazać. Mhm. Czyli prowadzenie w tej księgowości dotacji wymaga po prostu tworzenia kolejnych tabel, które dopełnią czy wymogów dotującego co do tego wyodrębnienia tej dotacji. Mhm. No i teraz, o ile jest to jedna dotacja... To będzie już takie, dotacja, w cudzysłowie mówiąc, rzeźbienie, prawda? No jest to tworzenie dodatkowej czegoś zupełnie oddzielnego. Tak? Mhm. Co zaspokoi, znaczy, wypełni wymogi po prostu dotującego, co do tego wyodrębni nasze środki. Czyli w księgowości pełnej dotacje mieszczą nam się w sposób jakby naturalny, natomiast... Tworzymy kolejne natomiast w uproszczonej ewidencji to jest jakiś taki gość nieprzewidziany tak naprawdę. Właśnie tak. Mhm. Dobrze. Drugi taki jakby test dla uproszczonej ewidencji. Czy jeśli organizacja bazuje na zbiórkach publicznych i na darowiznach od osób indywidualnych, to będzie miała jakieś tutaj problemy? Czy... No zbiórki publiczne to darowizny. Mhm. Więc jeżeli tych zbiórek publicznych, jeżeli to jest po prostu, nie jest tego dużo, nie są to kwestie kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy złotych, pewnie tak. To jest, bo to jest jeden rodzaj źródeł przychodów i mamy to w jednej kolumnie zebranej, nie musimy tego dodatkowo jakoś wyodrębniać. Obowiązki związane z rozliczeniem poszczególnej zbiórki to są dodatkowe obowiązki wynikające z ustawy o zbiórkach publicznych, tak? Nie kolidują nam z tym. Mhm. Jeżeli tego nie jest dużo, jeżeli to jest kwestia właśnie kilku tysięcy złotych, jak najbardziej ta forma byłaby okej. Czyli uproszczona ewidencja dla samej formy jest tutaj jakby neutralna, natomiast trzeba zwracać uwagę, czy my za tych tych zbiórek nie mamy tyle pieniędzy, że już to by wskazywało na to, że o uproszczonej ewidencji powinniśmy zapomnieć. Tak. Dobrze, jeszcze jedno takie pytanie, to już bardziej takie przypomnienie. Czy organizacje prowadzące działalność gospodarczą, czy dla nich jest uproszczona ewidencja? Uproszczona, znaczy w tym przypadku ewidentnie nie, tutaj formalnie nie ma formalny mamy warunek i prowadzenie działalności gospodarczej wyklucza prowadzenie księgowości w tej formie księgowania. Pamiętajcie o tym, żeby, to jest akurat dosyć proste, prawda? Tak. Uproszczona ewidencja, działalność gospodarcza, uproszczona ewidencja gryzą się, niemożliwe, żeby prowadzić to tak, przy tym. Tak samo status organizacji pożytku publicznego. Tak? Tutaj organizacja starająca się o taki status, trzymająca taki status, przyjmuje większe wymogi transparentności swoich finansów, pokazania swoich finansów i tutaj sprawozdanie finansowe jest jednym z elementów pokazania po prostu tego, co się dzieje w organizacji. No właśnie chciałem zrobić taki mały test dla obserwujących i komentujących nasz live i ich spytać, zobaczyć, czy pamiętają, czy OPP to jest możliwe prowadzenie uproszczonej ewidencji, no ale Krzysiek już tutaj ten test wam wyłożył, ale to nie było zaplanowane, więc nie masz co sobie pluć brodę, że to... w tej chwili mi przyszło do głowy. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jesteśmy już mniej więcej w 45-6 minucie naszego live'a, więc zbliżamy powoli do końca i zbliżamy się do tego, co żeśmy mówili na początku, czyli do hasła styczeń miesiącem UEPiK. Wyjaśnimy, dlaczego właśnie tak sobie myślimy, że styczeń jest miesiącem UEPiK, chociaż pewnie większość z was już się domyśla, o co chodzi. Tak, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów. Trzeba coś zrobić, żeby ją prowadzić. Trzeba po pierwsze podjąć decyzję. Tak, znaczy uproszczona ewidencja przychodów i kosztów przede wszystkim nie jest
tą podstawową formą księgowości w organizacji. Podstawową formą księgowości i takim podstawowym obowiązkiem, który wynika z automatu, po prostu z ustawy, jeżeli organizacja istnieje, jest sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie ze wzorem załącznika 6 do ustawy o rachunkowości, czyli prowadzenie pełnej księgowości. Tak, czyli sprawozdania dla organizacji pozarządowych. Czyli jesteśmy młodą organizacją, nic nie zrobimy, nie dokonamy żadnego wyboru dla Urzędu Skarbowego, dla w ogóle organów państwa, jesteśmy podmiotem, który prowadzi pełną księgowość. Prowadzi pełną księgowość i musi sporządzić sprawozdanie finansowe. I wszystkie związane z nim obowiązki, z nią obowiązki musi realizować. A żeby wybrać uproszczoną ewidencję, kto podejmuje taką decyzję? Tak, oczywiście jeżeli organizacja spełnia wymogi, które powiedzieliśmy wcześniej, decyzję o tym, że organizacja będzie prowadzić tę formę księgowości, podejmuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Czyli zwykle w stowarzyszeniu będzie to walne zebranie członków organizacji. A w jakiej formie powinna być podjęta ta decyzja? To powinna być uchwała właśnie tego organu i informacje o tym, że taka decyzja została podjęta. Organizacja musi przekazać się do Urzędu Skarbowego w ciągu pierwszego miesiąca, czyli w ciągu do końca stycznia. Właśnie miałem zadać pytanie, jaki termin jest tak, do końca tej tak, informacji. Musi to zrobić do końca stycznia roku, w którym chce prowadzić tę formę księgowości, tudzież jeżeli powstała dopiero, no to w pierwszym miesiącu działalności organizacji. Czyli mamy w tej chwili organizacje, które by chciały w 2020 roku prowadzić uproszczoną ewidencję, spełniają warunki, mają w tej chwili mniej więcej 2 tygodnie na podjęcie decyzji i zgłoszenie tej decyzji do Urzędu Skarbowego. Do 31 stycznia takie zgłoszenie, jeśli dokonały takiego wyboru, powinno nastąpić, tak? Tak. Dobrze. A powiedz mi, kiedy zgłaszamy wybór, to już wiemy, a jeśli, może jak? W jaki sposób? Czy są jakieś formularze do zgłaszania UEPiK? Czy... Nie, to jest zwykłe, znaczy nie ma tutaj żadnego formularza określonego do tego zgłoszenia. Po prostu trzeba złożyć informację. Prowadzimy w tej formie księgowość na podstawie podjętej uchwały. A tą uchwałę trzeba jakoś załączyć, wysłać? Dobrze jest załączyć. Dobrze jest. Mhm. A czy jest możliwość elektronicznego zgłoszenia Urzędowi Skarbowemu naszego wyboru? Nie wiemy. Nie wiemy, tego nie jest. Ale można by pewnie spróbować. Nie testowaliśmy tego. Może ktoś z was to wie. Dajcie nam znać. My pewnie też, tak jak sobie teraz zadaliśmy to pytanie na żywo, to będziemy się poczuwali do tego, żeby na nie sami odpowiedzieć. Ale może tak, ktoś z was już sprawdzimy. Może ktoś z was już wie. To przetestował. Czy to działa? Bo na pewno formalnych ograniczeń nie ma, tylko pytanie, na ile to zadziała i czy nie. Czy takie elektroniczne zgłoszenie gdzieś nie umknie uwagi? Urzędowi. Bo wiemy, że niektóre urzędy przegapiają elektroniczne formy komunikacji z nimi. Tak. I trzeba później to papierowo potwierdzić. Formalnie wszystko się zgadza, ale później papierowo trzeba i tak potwierdzić to, co się zrobiło. Żeby mieć spokój. Tak. A powiedz mi, co się stanie, jeśli tak jak trzeba podejmiemy tą decyzję w styczniu, ale ktoś tam się zagapi, nie wiem, i 5 lutego wyśle taką informację? To już w tym momencie to zgłoszenie jest nieważne. I w tym momencie, mimo tego, taka organizacja zdecydowała się na uproszczoną ewidencję w 2020, to jest zmuszona do prowadzenia pełnej księgowości. Tak, wtedy przez cały 2020 musi prowadzić. To samo dzieje się w drugą stronę. Jeżeli organizacja zgłosiła się do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a w połowie roku rozpocznie wygra konkursy dotacyjne i rozpocznie prowadzenie takich projektów, no to dalej będzie musiała prowadzić uproszczone ewidencje przychodów i kosztów, bo też ustawa nie przewiduje wyjścia z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w ciągu roku. W trakcie roku tego podatkowego. Natomiast ten rok się zakończy, to jest też procedura rezygnacji. Tak. Trzeba też pamiętać o tym, że raz podjęta decyzja, jeżeli nie zostanie odwołana, będzie skutkowała także w latach następnych, czyli po prostu jeżeli organizacja na przykład podjęła taką decyzję w 2019 roku, no to ta decyzja oczywiście też jest ważna do momentu odwołania, tak, będzie prowadziła tę formę księgowości.
W styczniu jest ten też taki standardowy termin na właśnie te odwołanie. On wypadał 14 stycznia, ponieważ jest 15, więc my żeśmy na live specjalnie o tym nie mówili, ale ten termin też jest powodem tego, że nazywamy styczeń miesiącem UEPIK. Przypominaliśmy o tym, że z UEPIK trzeba zrezygnować, jak ktoś chce, albo musi do 14 stycznia. Jeszcze w grudniu przypominaliśmy, na początku stycznia też przypominaliśmy. Pewnie w komentarzach podamy link do tej informacji. Chociaż właściwie nie wiem, na ile on jest przydatny tym osobom, które już tego nie zrobiły. Trzeba, tak, trzeba z tym żyć przez cały kolejny. Trzeba żyć, no dobrze. Patrzę jeszcze w pytania, czy są gdzieś takie pytania, które dotyczą właśnie tego wyboru i tych obowiązków, tego do kiedy trzeba to zgłosić. Tak patrzę, no jest takie od DB. DB pyta. Zakładając stowarzyszenie zwykłe w 2019 roku w lutym, tak, mniej więcej rok temu, rozumiem, że do końca stycznia 2020 jest opcja zgłoszenia do urzędu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Tak, ale na rok 2020. 2020. Za rok 2019, jeżeli takiej decyzji nie było i nie była zgłoszona do Urzędu Skarbowego, no to obowiązuje Was CIT 8 i sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami określonymi właśnie w załączniku 6 dla organizacji pozarządowych. Maria pyta, to na to pytanie już żeśmy odpowiedzieli, ale tu bardzo mi się określenie podoba, więc to podam. Czy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego robimy według własnego pomysłu? Czy jest konkretny wzór takiego pisma? Zdecydowanie własny pomysł organizacji, bardzo byle, dobrze widziany. Byle Urząd Skarbowy wiedział, co w tym pomyśle jest, tak? Czyli że podjęliście taką decyzję, i decydujecie się na tę formę księgowości na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznym w wolontariacie. Tak, widzę, że Małgorzata też pytała, w jaki sposób zgłosić. Małgorzato, mam nadzieję, że dotrwałaś do końca. My celowo na koniec to zgłoszenie żeśmy zostawiali jako takie formalne rzeczy, w sumie proste, łatwe do zapamiętania na koniec. Patrzę, czy jeszcze jest jakieś coś o... To jest trudne pytanie. Może sobie na końcu spróbujmy się zmierzyć z czymś takim trudnym, bo my mamy takie rzeczywiście przypadki, prawda, w trakcie roku. To Dominika pyta, że jeśli wybierzemy uproszczoną ewidencję i okaże się, że nasze przychody przekroczą 100 tysięcy, to co wtedy? Znaczy ten wymóg 100 tysięcy złotych dotyczy, znaczy jest testowany w roku poprzednim. Z roku poprzedniego, tak? Testujemy rok poprzedni. Czyli po prostu tutaj formalnie w tym roku dalej prowadzicie uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, a dopiero w roku następnym te przekroczenie 100 tysięcy złotych wykluczy Was z tej formy. Ale powiedzmy, że to jest obowiązek, że jeżeli przekroczycie w 2020, to macie obowiązek zgłoszenia, że nie możecie już prowadzić, odwołać trzeba. Jeżeli trzeba. W 2020 przekroczycie, będzie to więcej niż 100 tysięcy złotych, no to z automatu, bez względu na to, jak małe będą przychody w roku 2021, przez cały 2021 rok trzeba prowadzić już pełną księgowość. Dobrze, chciałem sobie jeszcze zerknąć, czy coś tutaj się dzieje na wallu, ale powiem Wam szczerze, że to było dla mnie wyzwanie. To znaczy, ja widziałem tylko część Waszych komentarzy. Niektóre widziałem, starałem się zapamiętać, ale mi jakoś szybko znikały. Nie wiem, może dlatego, że ich było dużo, albo to akurat bardzo dobrze, że było dużo. Obiecuję, że na następny live przygotuję się tak, żeby jakoś utrzymywać te komentarze, które mi wpadły w oko. Trzy albo czwarte. Dobrze, no to było takie pierwsze zetknięcie właśnie z czymś takim i nie do końca może wyszło, ale następnym razem na pewno będzie lepiej. Mam nadzieję, że jakoś tak to, że tak cały czas się gapiłem tutaj w ten ekranik, to nie popsułem. Przeszkadzałeś. Ale to może dzięki temu Krzysiek miał okazję więcej mówić. Chociaż mam wrażenie, że ja też strasznie dużo mówiłem. Ale powoli kończymy. Widzę, że nasza ekipa jest nawet już tutaj lekko zmęczona i przysypia. Wszystkie te informacje, cały live z komentarzami macie dostępny, będzie nagranie, możecie sobie przejrzeć jeszcze raz. Namawiam, żeby udostępniać, co już robiłem w trakcie. Natomiast jeśli samo oglądanie Wam nie wystarcza, to pamiętajcie, że jest też poradnik ngo.pl. Zapraszamy. Tak naprawdę my bazujemy na informacjach zebranych w poradniku ngo.pl. Dla tych, co wolą sobie poczytać niż pooglądać,
to jest właśnie to miejsce, do którego powinni zajrzeć. Tam znajdą informacje o uproszczonej ewidencji dla organizacji pozarządowych, o uproszczonej ewidencji dla kół gospodyń wiejskich. Tam znajdą arkusze, które, o które żeśmy omówili. Co tam jeszcze znajdą? Jak rozpoczynać, prawda, warunki, wszystko o czym żeśmy powiedzieli. Pamiętajcie, zaglądajcie do poradnik ngo.pl. Będziemy się powoli żegnać. Znaczy w zasadzie szybko się będziemy żegnać, bo nic już więcej nie mamy do powiedzenia, chyba że ty, Krzysiek, byś chciał coś powiedzieć. Dobrze. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.